Święto mieszkańców miasta Wałbrzycha, które ma się rozpocząć już w piątek, według zapowiedzi organizatorów ma być ogromnym wydarzeniem. Dni Wałbrzycha, bo o nich mowa, w ubiegłym roku przyciągnęły na stadion przy ulicy Kusocińskiego około 100 tysięcy ludzi. Podobnie ma być również i tym razem. Jak co roku na scenie wystąpią gwiazdy, które wcześniej były wybierane podczas internetowego głosowania. W tym roku na naszą wałbrzyską scenę zaprosiliśmy Korę, zaprosiliśmy Kombi, a także będziemy bawić się przy znakomitej muzyce zespołu Wilki. Startujemy już w najbliższy piątek o godzinie 18. Jednak Dni Wałbrzycha to nie tylko występy znanych zespołów i wokalistów. Koncerty, pokazy, kabaret to wszystko, co będzie działo się na scenie podczas tych trzech dni, ale zapraszamy również do wielkiego lunaparku, który już teraz jest montowany na Piaskowej Górze, a tam na urządzenia typu Extreme, między innymi 30-metrowe śmigło, na którym to właśnie będziemy mogli się zakręcić. Będą filiżanki, zwłaszcza te filiżanki polecam wieczorem, kiedy to efekty świetlne potęgują te doznania, bo filiżanki mijają się w odległości zaledwie kilku centymetrów. Oczywiście nie może zabraknąć na dniach Wałbrzycha bungee. Będziemy mogli skakać z wysokości około 80 metrów, a te osoby, które nie chcą skoczyć, myślę, że też powinny wjechać do góry, aby zobaczyć przepiękną panoramę Wałbrzycha. Będzie również wiele urządzeń dla rodzin, dla dzieci, bardzo bezpiecznych urządzeń i również w tym roku postawimy wielki, wspaniały, mówię wspaniały, ale z takim pewnym dreszczykiem emocji, Pałac Strachu. Warto go odwiedzić. Planowano przeniesienie Dni Wałbrzycha w inne miejsce. Początkowo rozpatrywano Śródmieście oraz okolice Akwazdroju. Jednak tegoroczne święto odbędzie się tradycyjnie na Piaskowej Górze. W tym roku Dni Wałbrzycha miały odbyć się na Białym Kamieniu, przy powstającym Akwazdroju. Natomiast ten teren jeszcze nie jest gotowy do tego, aby tak duża impreza masowa mogła tam być zorganizowana. Stąd też spotykamy się następnie przy ulicy Kusocińskiego i niewykluczone, że właśnie tam po raz ostatni spotkamy się na tak wielkiej imprezie. Dni Wałbrzycha to nie tylko część rozrywkowa i artystyczna, ale również zmagania sportowe. I o tę stronę zadba wałbrzyski OSIR. Zabawa podczas trwania trzydniowej imprezy zapowiada się więc na wysokim poziomie. Jaka współpraca? Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1 i...